Siemanko mordeczki, witam was z kawiarni Primavera. Jestem przy ulicy Bankowej w Starachowicach. Póki co mam tutaj cappuccino na mleku sojowym, ale czekam też na bajgla. Także będę miał bajgla. Trochę zmieniony, bo nie lubię sera, no i też nie lubię ogórka. To akurat sobie wziąłem tego za 16 zł, diawola z chorizo, bez sera oczywiście. Jest rucola, więc będzie przepysznie, orzechowy posmaczek, chorizo, jalapeno, papryka, normalnie jest ogórek konserwowy, ale po prostu wziąłem zamiast tego pomidory suszone. No i jeszcze sos ostry w bajglu, także no cóż, czekam na bajgla, a póki co mam jeszcze ciacho do kawy, Rioba, znam tą firmę, bo oni też produkują dobre keczupy. Ciasteczko chyba maślane, ładnie się prezentuje, pianka, jeszcze czekolada. Nie, to cynamon jest chyba. Lubię akurat sobie tak zebrać piankę. Elegancko. Tak jeszcze patrzę tutaj. Cukry są, ale ja nie słodzę kawy. Tak, mordeczki, ja nie słodzę kawy. Spróbuję. Elegancko. Za kawę zapłaciłem, już wam mówię. I tutaj chyba powinienem mieć menu. Nie, tu jest karta deserów. O, jest karta kaw i herbat. Za cappuccino zapłaciłem 10 zł. Plus jeszcze właśnie 16 za bajgla. Ogólnie 26 zł. Wiecie, nie jest to może bardzo tanio, ale to jest kawiarnia przecież, no. Mordeczki, no. Czego tu oczekiwać, no. I wziąłem małą kawusię właśnie. Trzeba sobie właśnie zatankować kawusię, bo jak wiecie, ja chodzę na kofeinie. Tak jest. Ja funkcjonuję na kofeinie. Oj, trzeba. O, i teraz idealnie się ustawił już ten mój trochę zciorany statyw. Próbuję ciasteczko. Dobre, kruche ciastko. No, także mordeczki, naprawdę jest elegancko. A wolę już teraz właśnie wypić kawę, zjeść ciacho. A później sobie do tego zjeść bajgla. No bo wiecie, no, kawusia stygnie. A ja nie lubię wystygniętej kawy. Mam nadzieję, że nie będzie akurat problemu z tą muzyką. W razie czego trzeba będzie wziąć uznanie autorstwa, jeśli chodzi o licencję. No naprawdę, bardzo dobra kawa. Okej. Jeszcze zbieram trochę pianki. Naprawdę perfekcyjnie ubita. Da się piankę ubić z mleka roślinnego. Nie tylko z sojowego, ale wiem również, że z migdałowego. Bo piłem ostatnio w innej kawiarni w Magia d'Italia, która się znajduje w Starachowicach w galerii Galardia. Także no cóż, czekamy.
I co? Mam nadzieję, że będzie przepyszny ten bajgiel, bo jeszcze są inne tutaj bajgle. Speciale. To jest z mozzarellą, szynką szwarcwaldzką, rukolą, suszonymi pomidorami, ogórkiem i sosem tatarskim. No, przez ten sos tatarski mi to nie pasowało. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. O, smacznego. Dzięki, już pokazuję. Proszę bardzo. Dobra, mordeczki. Teraz czas na miniaturkę, chociaż kawa jest wypita. Ale jednak akurat myślę, że dobrym pomysłem jest teraz mimo wszystko zrobienie miniaturki. Okej, mordeczki. Proszę bardzo. No to próbujemy bajgla. Pierwszy raz takiego bajgla będę jadł. Akurat mi listek rukoli wyleciał. Świeżutka. Orzechowy posmak. Oj, wyleciało. Mamy taki właśnie sosik, ale bardziej majonezowy. To prawdopodobnie jest ten sos ostry. Jeszcze sobie jednak zepnę tutaj. Trochę dominuje tutaj ten sezam z bajgla. Czuć trochę tą kiełbasę, ale ona nie dominuje. Mamy też jalapeno, zaraz wezmę gryza. Papryka jest dobra. Powiem wam tak, wszystko jest bardzo dobrze zbalansowane. O, momencik. Akurat widzę, że mój kumpel przyszedł. Za chwileczkę się zobaczymy. Okej. No to pierwsze wrażenia to takie. Ten bajgiel, przynajmniej u mnie, jest dość ostry. No, z powodu właśnie też jalapeno. No i właśnie nie jest łagodzony przez ser, to jest oczywista oczywistość. Kiełbasa jest wyczuwalna, ale nie dominuje. Naprawdę dobrze zbalansowany smak. Trochę akurat dominuje ten przypieczony właśnie na górze bajgla sezam, ale poza tym no, naprawdę jest bardzo dobrze. I szczerze, jest ostre, więc dla tych, co nie lubią ostrego, no to radzę wziąć jakiś inny albo usunąć właśnie papryczki. Sam bajgel jest dość miękki, więc no, nie pokaleczycie sobie podniebienia.
I pamiętajcie, to są też sceny kawiarniane, więc no nie oczekujcie, że będzie to, kurde, za piątaka kanapeczka, no wiadomo. Zresztą, gdzie teraz w dzisiejszych czasach za piątaka się kanapkę kupi? Nigdzie raczej, jeśli chodzi o dobrą oczywiście. A to naprawdę jest bardzo dobre i warto zapłacić za to 15 zł. Zobaczymy, czy się tym w ogóle też najem. Naprawdę kawał bardzo dobrego bajgla. Także do zobaczenia za chwilę. Dokończę to i spotkamy się na podsumowaniu. No to mordeczki, czas na podsumowanie. Bajgiel naprawdę bardzo dobry, aczkolwiek mnie przerosła trochę ostrość jego, bo po prostu nie byłem przygotowany, że to jednak jest chyba ostry majonez plus jeszcze jalapeno, ale nie wiem, czy to na ostry majonez. Zresztą zaraz się dowiem. Okej, mordeczki, to czas na podsumowanie. Jak się dowiedziałem, sos to jest sos jalapeno na bazie majonezu. Naprawdę dobry w miarę. Polecam, można sobie pewnie, na pewno można sobie gdzieś go kupić. Ale uważajcie, bo w połączeniu właśnie z takim jalapeno, jak tutaj macie, ja już musiałem wyjąć niestety tą papryczkę, bo mnie przerosło to. No niestety, zostawiłem. Niestety, troszeczkę mnie ta ostrość przytłoczyła. Nie byłem przygotowany, że to jednak będzie coś jak właśnie ostry kebab albo z sosem mieszanym raczej, i po prostu ta ostrość mnie troszeczkę przytłoczyła, ale jak jesteście na to gotowi, proszę bardzo, możecie zamawiać. Ale na pewno tutaj Serby trochę to jednak złagodził, wiecie, produkty mleczne neutralizują kapsaicynę. Nie wiem, czy będę próbował pozostałe, bo na przykład jest wegetariana z serkiem śmietankowym Almette. Ja tego nie lubię. Rzodkiewki nie znoszę, więc no, nie ma większego sensu. Ale jest jeszcze delikata, cheddar, plastry piersi z kurczaka, sałata zielona, pomidor, ogórek, papryka i sos remulada. Wiem, że remulada to jest sos z kapustą. U mnie odpada. Nienawidzę kapusty. Jest jeszcze speciale. Mozzarella, szynka szwarcwaldzka, rukola, suszone pomidory, ogórek konserwowy i sos tatarski. Ale wiem, że można wymieniać składniki, więc tu nie ma większego problemu. Także no cóż, trzymajcie się. Wielkie pozdro i żółwik.